Panie Marszałku, Wysoki Sejmie, w imieniu Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość przedstawiam stanowisko klubu odnośnie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy Kodeks Morski oraz ustawy o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej. Tak jak przedstawiła pani minister, projekt ustawy ma na celu wprowadzenie, wykonanie w ramach prawodawstwa polskiego 4 aktów prawnych Unii Europejskiej. Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość jest za tym, żeby ten projekt został skierowany do Komisji Infrastruktury celem dokładniejszego rozpatrzenia, ponieważ koniecznym jest odniesienie się do skutków finansowych, jakie wdrożenie niektórych limitów, które są znacząco podwyższone, będzie miało wpływ na zarówno z punktu widzenia kosztów, jak i składki, a także rentowności przewoźników. Są zapisy, które są słuszne, które zakładają konieczność wprowadzenia ubezpieczeń dla przewoźników obcych, które wpływają na teren portów, które w ogóle są kierowane do portów polskich, i to jest dobrze, bo to zrównuje w pewnym zakresie prawa zarówno przewoźników morskich, zarówno polskiej bandery, jak i bandery obcej. Natomiast niektóre zapisy tej projektowanej ustawy wymagają albo uszczegółowienia, albo szczegółowego uzasadnienia, jeśli chodzi o szersze uzasadnienie, poza tym uzasadnieniem, które jest dołączone do ustawy. Dlatego Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość wnioskuje skierowanie tej ustawy do Komisji Infrastruktury celem szczegółowego rozpatrzenia. Dziękuję.